dzień dobry. Wezmę maskę, musiałem maskę kupić. Właśnie byłem, musiałem pokazać umowę, byłem w Carrefourze i kupiłem, a nieważne co kupiłem. Na pewno dobre rzeczy, nie złe. A teraz byłem, jedziemy do MPO. Będziemy ten zostawiać. Ja zostawię w MPO Krzysztofa już. Ja to żartowałem. Trzeba żart. O, właśnie. A niedługo zaręczyny. Kościół będzie może ślubny. Długo też. No pokazuję. Dwunastka. Mama, ja chcę... A, spodnie? Wyjściowe z materiału. Kiedyś miałem, a nie mam. Musiałbym... i wszystko jest. Ja nie wiem. A nie wiem z kim ja pojadę, bo się Ubym nie odzywa. Miał wczoraj rozmawiać, przyjechać, przewczoraj, ale to po prostu ja nie wiem. To jest ciężkie ogółem pytanie, jak to ogółem ma być. No będziemy sól, szukać sól. A właśnie tutaj most. Chociaż ciekawsze będą filmy. Jak coś się ogółem załatwia, to od razu trzeba nagrać. Bo widzowie tylko McDonald's. To ostatnio byłem ze swoim informatykiem. O, i z bratem. No serdecznie ich pozdrawiam. A moja będzie krzyczała, że dziewczynę nagrywam. Nie, niech. A może ludzie, ja nie będę facetów nagrywał, wolę kobiety nagrywać. No, jak Ubym idzie, to ja nagrywam. Nie ma takiego czegoś, ja złego nie mówię. Tak samo nie będę. Warszawska. Tutaj czołg stał. No, taksówka. A tutaj hotel. Tu byliśmy. Dobrze, bo to chociaż ciekawsze filmy. A drogi ogółem ośnieżone. A w centrum muszą. Boczne. Przed domami. Też przed domami są. Sami zobaczcie, czy jest do kafalek całe te. To trzeba właśnie posypać. O, piaskiem posypać. I solą to po prostu będzie leżało, nie będzie tak ślisko.
to powiem dla pana Krzysztofa, żeby tak zrobił. Pan Krzysztof słyszał? Słucham. A głuchy. A ja. Mogę czapkę zdjąć sobie, bo umyłem się, ogoliłem się. A jeszcze. A szamponem jakim fajnym, dobrym. Skin. A ja nie skin. A jeszcze będę musiał do fryzjera w tygodniu. A za tobie zimno? Kamil? Kamil? A co to? A ci gorąco? Ja mu wszystko przeszkadza. A mi przeszkadza, że ty się nie myjesz. A mi też przeszkadza, że dużo gadasz. No ale to nie słuchaj, zatnij sobie uszy. I że twoje dużo gada, i obrażasz mnie. No to ile ty ich obrażałeś? Nie, ja ją nie obrażałem. Nie, to ludzie widzieli. I słyszeli. Ty jak na niej powiedziałeś, że to są ogółem prostytutki? Okaże się. No, na rurka tańczą. Okaże się. Ja widziałem, gdzie ona pracuje. Salon można pokazać, byle jaki. No salon, no. Nikogo nie ma, co salon. To... No to właśnie, twoją, też twoją dupę widziałem. To też, kurwa, nie można pokazać. Dobra. Nie będę się kłócić. Właśnie. Ty to lubisz. A tutaj studenci. Pozdrawiam wszystkich studentów. Na ogółem wirus jest to. A musiałem maskę kupić. A ty tak nie wejdziesz. Bo maski nie masz. Gdzie? To sól. No pokazuję właśnie. No Asia tutaj nie była, chociaż obejrzy. Asia Basia. Tam właśnie jeździliśmy samochodem. No tego, już tego filmu nie ma. O tutaj Radio Białystok. A tutaj o, nie będę pokazywał. Tutaj właśnie co nagrywałem. Lajta, policja przyjechała, musiałem za hotel zapłacić za dwie osoby i 80 zł i w ogóle musiałem po 4 godziny wyjść, bo policja, ale to widzowie powiedzieli, że tam są narkotyki, pijaństwo i w ogóle kurestwo. A tak popatrzyli do łazienki całe te, jak tutaj wszystko jest w porządku i musiałem komputer wszystko zawinąć i po prostu wyjść stamtąd i po prostu tam karka, wszystko to po prostu musiałem powiedzieć, no po prostu widzowie gadają, co to nic takiego nie ma, po prostu ja jadę do domu, nie będę tutaj nocował, bo po prostu miała Asia Basia przyjechać. Tak to właśnie widzowie tutaj kościół. No policja pojechała. Muszą. To i też praca.
No tutaj hotel. Jaki fajny jest. Jeszcze nie byłem. A już mogę powiedzieć, że od piątku to już hotele wszystko trochę się zmieni. Trochę się uspokoi. Tam też galerie. O, tam szkoła. Tam widzicie? Tu właśnie pracowałem. Znaczy, jak do pół piętra. To był taki wyciąg cały te i po prostu cegłę, nie cegłę, to po prostu taczkę betonu. No i byłem pomocnikiem murarza. To było bardzo, to w latach 90. 8 chyba, czy który, nie wiem. No chociaż opowiadam normalne rzeczy, a nie wy, byłem, śmiejcie się. To debilus panuje. To wirus wam w głowie się poprzewracało wam. A tutaj psy, Bożu. Chyba, bo reklamy są. No, dźwig. Dźwig, koparka. A tutaj garaże. Tutaj już pobudowali się. No jak ja mieszkałem na Świętojańskiej, tutaj nieraz przychodziliśmy. Tam dalej, właśnie tędy szedłem, to miałem, tam były trzy działki. I mogłem tam na działce po znajomego, a poznałem takiego starszego człowieka. Studnia, nie studnia, ale byłem młodzież, tak jak wszędzie. Psują, demolują. Oj, to tacy ludzie są właśnie. Tutaj właśnie, z tej strony. O. A tutaj kiedyś mieszkał mój brat rodzony. A tutaj właśnie się, a pozdrawiam też Borysa, z tamtej strony się wierzę. Właśnie jeździliśmy samochodem. A tutaj jaki ładny kościół, zobaczcie. No czapkę zdjąłem. Ładny kościół. No sami zobaczcie. Niektórzy nie widzieli takiego czegoś jeszcze tutaj, bo nigdy nie byli w Białymstoku. Asia, Basia tylko raz była. Ale odprowadziłem pół Białegostoku. Pokazałem. Nie było takiego czegoś. Nikt ogółem nas nie obraził. Nie obrażał. Chcieli ze mną zdjęcia, widzowie robić. I po prostu ja mówiłem, przepraszam bardzo, ale proszę tej osoby nie zdjęć. Dla nich nie robić. I po prostu posłuchali się. Bardzo im dziękuję. Ogółem jesteście ogółem wspaniałymi ludźmi. Bo nie ma takiego, bo to jest nie w porządku, kto nielegalnie nagrywa, a później wrzuca na internet. Można to wyłapać i to nie dziwne. To widzicie, co się stało z moim tamtym kanałem?
miałem dwa ostrzeżenia, dostałem trzecie i ogółem dostałem bana. Ale mam banana. Śmiechu warte to. Ale powoli, powoli po prostu sobie to wszystko odbuduję. No, spory będzie film. To dobrze, niech ludzie ogółem widzą, że tutaj nie ma. Ja nie siedzę tak jak Pato, lajty robi, piwo pije, całe te i beka. A może chcę powiedzieć, może dzisiaj ustawię lajtam. Złoty pierścionek. No, stoi o. Mężczyzna i też nagrywam? Nie ma takiego czegoś. No na razie. Czekajcie na nowe filmy.